co on planuje? Co on planuje w stosunku do was, do osób pytających? Jakie ma właśnie plany związane z tobą? Jakie kroki myśli, by podjąć? Właśnie jakie ma w głowie plany związane z wami, z waszym związkiem? Witam serdecznie, kochani, na moim kanale Loelia, orakel miłosny. Cieszę się, że państwo mnie odwiedzają. Dzisiaj zrobimy sobie dwie grupy. Właśnie orakel miłosny. Zanim zacznę, oczywiście standardowo chciałam zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Chciałam również zaprosić do komentarzy i aktywności, by państwo zawsze powiedzieli mi, napisali mi, czy moje wróżby rezonują z państwa sytuacjami. I również proszę powiedzieć, którą grupę państwo wybrali i która grupa właśnie rezonuje z wami najbardziej. Dziękuję za wszystkie komentarze, za waszą aktywność. Proszę o lajki. Chciałam państwu pokazać moją świecę czarną. Chcę przypomnieć państwu, że w sobotę o godzinie 19 robimy oczyszczanie. Oczyszczanie właśnie z okazji nowiu księżyca. Odcinamy wszystkie złe energie, wszystkie negatywy, negatywne myśli. Spotkamy się właśnie wspólnie na moim kanale, gdzie nagram specjalny rytuał dla państwa. Świeca jest taka długa, czarna i będzie musiała się w tą noc właśnie nowiu cała spalić. Więc pokażę, jeszcze jest czarna. Jeszcze namaszczę ją olejkiem cytrynowym i właśnie w tą noc nowiu spali się ona cała z okazji moich intencji, oczywiście odcinania. Także to właśnie o sobocie, pamiętajmy, na sobotę przygotujcie czarne świece, ewentualnie mogą być też szare, ciemno-szare, ale nie inne kolory. Ewentualnie biały, ponieważ biały jest neutralny, biała świeca jest neutralna, jeśli państwo nie znajdą czarnej, ale najbardziej jest właśnie świeca ciemna, ponieważ odcinamy też ciemne strony naszej jaźni, tak? Ciemne energie, ciemne myśli, czyli te negatywne i właśnie złe. Dobrze. Kochani państwo, więc zaczynamy. Dzisiaj mamy 6 kart Lenormanda i 3 karty Tarota, właśnie odpowiadające nam na pytanie, jakie kroki on podejmie, oczywiście w stosunku do was. I mamy 2 aniołki, czyli 2 grupy z 2 aniołkami dzisiaj, ale te aniołki są różne. Grupa pierwsza to jest biało-brązowy, taki złoty też wręcz aniołek. Właśnie ten to jest dla grupy pierwszej i dla grupy drugiej, kochani, normalny, bialutki, cały biały aniołek. Także proszę zdecydować się, którego aniołka państwo chcą właśnie wziąć. Proszę nie zmieniać, tylko bardzo stanowczo, gdzie wzrok przyciągnął pierwszy, biało-brązowy lub bialutki cały, i zaczynamy od grupy pierwszej. Jakie kroki zrobi on w stosunku do was?
Ok, zaczynamy od Lenormanda. Na spodzie Lenormanda chciałam powiedzieć, że jest sama ta osoba, o którą pytacie, czyli w której jesteście zakochani, myślący. I zobaczymy właśnie, co on rozmyśla, tak? O jakich krokach właśnie tutaj intensywnie myśli. Więc chcę na pewno tutaj wyjść z blokad, z izolacji, z oziębłości, niedostępności i uzdrowić się. Uzdrowić wszystkie te blokady właśnie tutaj. No, odsunęliście się od siebie, jesteście w separacji. Na pewno on chce, by to się wyleczyło. On chce być też stabilniejszy dla Was, pokazać Wam się właśnie silniejszym, stabilniejszym. Chciałby wyleczyć również to niezaufanie w Waszym związku. Taki ten fałsz, obłudę, maski, czyli nieuczciwość. Chciałby to wszystko właśnie uleczyć. Czyli te problemy, które zaistniały tutaj z powodu nieufności, jakichś, nie wiem, być może gierek fałszywych, tak? Nieuczciwości chciałby on właśnie w tym momencie wyleczyć i sam stać się właśnie silny. Tęskni za Wami, być może kontaktuje się z Wami telepatycznie, właśnie myśli wieczorem lub w nocy o Was, wspomina, pragnie wyjaśnić wszystkie sprawy i pragnie właśnie zacząć z Wami nowy rozdział życia, tak? Czyli jeszcze raz otworzyć się na właśnie coś nowego, nową fazę tej historii miłosnej, tak jak metaforycznie nowy rozdział książki. I tutaj też księżyc jest energią męską, więc on myślący, planujący, tak, ponieważ wróćmy do pytania, co on planuje w Twoim kierunku, w Twoją stronę, więc planuje tutaj wieczorami i w nocy, planuje właśnie podjąć jakieś kroki, tęskni, to już jest karta tęsknoty, właśnie telepatii, prawda? Także na pewno tutaj planuje właśnie coś wieczorami i myśli głęboko, co mógłby zrobić. Chciałby zaryzykować, chciałby właśnie jeszcze raz jakby no zaryzykować tą grę, prawda? Uda się, czy się nie uda, ale chciałby wrócić i spróbować jeszcze raz zostać jakby w tej grze z Wami i podjąć to ryzyko tej gry, tak? Czyli właśnie spróbować. Także takie kroki chcę podjąć, przede wszystkim wyjście właśnie tu z izolacji, z jaskini, z tej oziębłości uczuciowej, uleczenie właśnie tutaj tej nieufności, fałszywych zagrywań. Tęskni, myśli, planuje, by otworzyć nowy rozdział książki z Wami, czyli jeszcze jeden nowy etap miłości otworzyć, tak metaforycznie, i jest gotowy do tego ryzyka. Zobaczmy właśnie, co powie też karta Tarota, trzy karty Tarota. Więc to, co on planuje, to na razie jeszcze nie może się zdecydować. Ma jakiś wybór między wieloma pomysłami alternatywnymi i chce wybrać tą najlepszą opcję, prawda? Dla Was, dla związku. Także jeszcze nie jest zdecydowany, jeszcze jest jakby w takiej fazie, prawda, namysłu, wyboru. Trochę bije się właśnie tutaj ze swoimi intensywnymi myślami, ponieważ no, walczy ze swoim silnym ego. Nie wie właśnie, czy jak podejmie jakieś kroki do Was, w stosunku do Was, to czy właśnie jego ego, silne bardzo ego, nie ucierpi na tym. Odrzuca teraz wszystkie emocje na bok, kieruje się tylko rozumem, myśli bardzo intensywnie, aż do bólu głowy i właśnie no, przy zamkniętych oczach jakby nic nie widzi, nic nie słyszy, tylko chce właśnie na poziomie mentalnym przemyśleć te racjonalne kroki do Was. Natomiast
nie kieruje się emocjami ani uczuciami. Już jakby rzeczywiście skory był tutaj do jakiegoś konkretnego ruchu. Wybrał już tą drogę, zdecydował się, stoi właśnie już pełen żaru, aktywności, chce podjąć właśnie jakiś krok w Waszym kierunku. Na razie jeszcze stoi, patrzy w horyzont, namyśla się, ewentualnie jeszcze no właśnie obmyśliwuje tutaj różne strategie, różny potencjał rozwoju, ale na pewno właśnie jest już zdecydowany, by ten krok zrobić i by właśnie podążyć w Waszym kierunku. Także takie tej karty Tarota dla grupy pierwszej. Jeszcze na spodzie kart Tarota, czyli w przełożeniu kart, był tutaj głupiec. Czyli głupiec, zaczęcie wszystkiego od zera, nowy początek, nowy plan, nowy projekt, nowe ryzyko. Właśnie beztroskie, jakby tutaj działanie i zaczęcie jeszcze od nowa, od samego nowa, czyli od samego początku, przepraszam, czyli od zera. Prawda? Widzimy tutaj emocje, pełno emocji na tej karcie. Jakby ten głupiec właśnie, który chce tą drogę jeszcze raz od początku zacząć, jest no zdolny właśnie i skłonny do tego, by podjąć tą właśnie drogę i zacząć właśnie jeszcze raz wszystko od zera. Także jest na pewno zdolny do ryzyka Wasz partner z grupy pierwszej i chce zacząć wszystko od nowa, od zera. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej. Także powtórzcie sobie ten filmik, jeśli od razu nie po prostu zarejestrowałyście tych wszystkich informacji. Teraz przechodzimy do grupy drugiej. Grupa druga, kochani, to biały aniołek, przypominam. Ten bielutki aniołek, tego odłożymy na bok. I zapalę jeszcze świeczkę, by mi pomogła troszeczkę tutaj ta energia. Momencik, kochani. Czyli zaczynamy, kochani, grupę drugą. Witam grupę drugą. Jakie kroki on podejmie w stosunku do Was? Sześć kart Lenormand, trzy karty Tarota. Zaczynamy. Wow, tutaj tak samo się zaczęło. Wyjście z blokad, komplikacje. Czyli tak samo zaczęło się kartą blokady. Wow! Tak samo jak w pierwszej grupie, czyli wyjście z blokad, z tej oziębłości, właśnie izolacji, jaskini, niedostępności, właśnie wyjście w pragnienie szczęścia, spełnienia marzeń, tutaj no pomyślność, szczęście, ale niestety będą jakieś komplikacje. Ale myślę, że to Słońce właśnie, ponieważ jest to bardzo silna karta, również tutaj
pomoże właśnie w, no, w przezwyciężeniu tych komplikacji, zawikłań, jakichś, nie wiem, tutaj uzależnień czy jakichś problemów, które Was osaczyły, tak? Lub zatruły Wasz związek, Waszą relację. Ta karta oznacza też w tym wypadku opóźnienia, czyli jakieś opóźnienia właśnie, by tutaj, nie wiem, być szczęśliwym, by wyjść z tych blokad, no jakiś dłuższy czas zawikłania, kręte drogi. Także no uzbrojcie się w cierpliwość, kochani. Ale Słońce jest już dobrą kartą nadziei, że wszystko właśnie te i blokady z jednej strony, i zawikłania, problemy, komplikacje, właśnie jakiś tutaj, nie wiem, jad lub być może nawet może to oznaczać osobę trzecią, czyli kochankę, rywalkę, konkurentkę, osobę ewentualnie o brązowych włosach, no, która z Wami tutaj konkuruje, ale ona już jest, powiedzmy sobie, na wyjściu tutaj i to Słońce właśnie jest silną kartą, która ją tutaj na pewno, no, powoli jakby zlikwiduje, powiedzmy sobie. Następny rząd. Otworzą się tutaj jakieś nowe marzenia, głębsze marzenia, spełnienie marzeń, właśnie Wasze najgłębsze tutaj myśli, prawda, o tym związku. Otworzy się coś pięknego. Być może przejdziecie nawet w tym związku, jak właśnie po tych blokadach, jak przezwyciężycie to wszystko, być może przejdziecie na inny etap tego związku, na głębsze relacje właśnie. Wejrzycie w głębie swoich uczuć, emocji, co będzie właśnie tutaj bardzo, bardzo, no, dla Was pięknym przeżyciem, jakby spełnieniem marzeń wręcz. Także otworzą się tu jakieś piękne perspektywy i na końcu, wow, związek, czyli sukces związku. Wszystko się dobrze rozwinie, te kryzysy tutaj, które są na górze, zostaną poprzez Słońce tutaj pięknie, no, pokonane. Tutaj otworzą się nowe możliwości do spełnienia marzeń najgłębszych i rozwinie się piękny związek. Nie tylko uczucie tutaj najgłębsze, ale również Wasza relacja. Także jakie kroki właśnie On chce do Was tutaj zrobić? Na pewno właśnie wyjść najpierw ze swoich blokad, izolacji i pokonać te wszystkie komplikacje, czy nawet nałogi ewentualnie, lub skończyć tu z kochanką, z osobą trzecią, która się plątała, intrygowała, i zacząć z Wami tutaj właśnie jeszcze raz. Ta konstelacja kart jest przepiękną konstelacją. Proszę zobaczyć. Klucz, spełnienie marzeń, głębsze uczucia, emocje i właśnie to wszystko dla partnerstwa, dla relacji. Także to jest właśnie wymarzona konstelacja. Zobaczmy teraz, co dopowie jeszcze szczegółowo tarot. Wow, świat. Głupiec też, tak jak w pierwszej grupie. I królowa buław. Wow, pięknie. Więc wow, kochani, pożądanie. Podróż być może w świat, otwarcie się na świat, na nowe właśnie plany, perspektywy, projekty, na nową fazę życia. Lub oznacza to właśnie podróż jakąś daleką, zagraniczną. Zaczęcie wszystkiego od zera, karta głupca. Rozpoczęcie od właśnie początku, samiutkiego początku. Podjęcie ryzyka, pełni uczuć, tak? Podejmujemy ryzyko. Nie patrzymy właśnie, czy się uda, czy się nie uda. Nie patrzymy na konsekwencje. Podejmujemy po prostu ryzyko, przepraszam. Bo już prawie zasypiam. Jest wieczór, ale bodajże już jest noc. W głębi nocy najbardziej mi się dobrze tutaj wróży. Więc, kochani,
No, mało mi się przed chwilą nie zasnęło, ale dalej jeszcze interpretuję, także proszę się nie martwić. Więc tutaj jest na pewno otwarcie się na nową fazę, nowy początek, na coś zupełnie nowego znów z Wami, prawda? Nowy rozdział, tak jak mówiłam, być może nowy wyjazd za granicę, właśnie ryzyko i królowa buław, czyli pożądanie, seksapil, pragnienie, właśnie namiętność, energia, kreatywność, no, pała, czyli też tutaj odwaga zacząć jeszcze raz coś. Przede wszystkim, no tutaj te kolory buchają, prawda, z energii, właśnie z pożądania, z namiętności, więc na to wszystko właśnie przyjdzie czas, gdy zaczniecie właśnie od początku. I właśnie partner to planuje teraz, kochani. Właśnie takie kroki tutaj planuje do Was i na piękny właśnie związek. Także, kochani, piękne karty. Druga grupa to w ogóle bardzo, bardzo pozytywny rozwój. Prawda? Także życzę Wam tego, żeby wszystko się tutaj pięknie rozwinęło, kochani. By jego kroki były właśnie podjęte odważnie i stanowczo. Tutaj jeszcze chciałam pokazać, że właśnie na spodzie karty Lenormanda były ptaki, czyli no, rozmowy, być może jakieś takie dyskusje, prawda, troszkę nerwowe, być może chaotyczne, ale wyjaśnienia różnych spraw Waszych. Tak, które właśnie są tutaj pokazane być może w troszkę nerwowej atmosferze, ale później przecież karty pokazały wszystko bardzo pozytywnie, a problemy oczywiście musicie wyjaśnić. I tutaj właśnie król pentakli w karcie Tarota na spodzie właśnie talii. Król pentakli mówi o sobie bardzo stanowczej, zaradnej, pracowitej, bardzo stabilnej, stąpającej właśnie konkretnie po ziemi, osobie, która ma plany stabilne w stosunku do związku, finansów, pracy zawodowej, chce popełniać na każdym z tych poziomów sukces, jest dobrym mężem, zaradnym, właśnie jak mówiłam, zmotywowanym, pracowitym, dobrym ojcem, dobrym kochankiem. Więc taka karta tutaj monet, co jest być może wolną kartą akcji, ale bardzo stabilną. I to jest właśnie człowiek o typie przedsiębiorcy, prawda, który dba tutaj o wszystko i troszczy się właśnie o swoje dobra. Także proszę Państwa, życzę wszystkiego dobrego wszystkim, którzy patrzyli dzisiaj na mój kanał, na te dwie grupy. Napiszcie, kochani, którą grupę wybraliście i czy się właśnie wszystko tutaj zgadza. Proszę bardzo o właśnie feedback, bardzo mi to pomaga i inspiruje mnie. Dziękuję serdecznie kochanym widzom, wszystkiego dobrego i życzę Wam oczywiście, by jego kroki w stosunku do Was były cudowne i takie, jak Wy właśnie sobie tego zapragnęliście. Do usłyszenia, kochani, już niedługo.